czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami Scorchbringer. Jest to nowa gra, która pojawiła się 6 lutego na Steamie. Weszła od razu do Early Accessa, to znaczy, że nie jest to jeszcze ukończony produkt, więc to, co dzisiaj zobaczycie, musicie brać pod uwagę, że jeszcze będzie rozwijane. Ale jest to niesamowicie wciągający już od samego początku roguelike, a z, można powiedzieć, jak to twórcy w sumie sami reklamują, połączenie Celeste i Dead Cells, mniej więcej. Czyli mamy permadefa, mamy rozwijanie postaci poprzez drzewko umiejętności, mamy podróżowanie po pomieszczeniach, ładowanie w przeciwników, jak również zbieranie umiejętności, nowych broni, zdolności, zwracamy uwagę na HP i tak dalej. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Gra kosztuje na chwilę obecną 54 zł bez żadnych promocji, oczywiście na Steamie. Na początku myślę, że jakąś promkę można jeszcze wyłapać. I dzisiaj pokażę wam, na czym to polega. Widzicie, że jest wersja angielska, już ją przestawiam sobie na polską. Nie chciałem zrobić złego pierwszego wrażenia, ponieważ wiadomo, to wszystko jeszcze jest do przerobienia. Jest język polski, ale on ma jeden taki jakiś problem, że akurat polska czcionka, polski font jest lekko przesunięty. Nie wiem, co jest z tą, co powoduje, że jest taki problem, ale faktycznie tak jest, więc biorąc pod uwagę, że nagrywam tuż po premierze, no to miejcie na uwadze, że to może być poprawione dość szybko, więc nie zwracajcie na to uwagi. Ja klikam continue i zobaczymy sobie, jak wygląda intro tej historii, bo naprawdę gra jest piękna graficznie. Nie wiemy, skąd się to wzięło i dlaczego zaczęło szerzyć utrapienie w naszych krainach. Scorchbringer, loch utrapienia, nasz koniec. Niezliczone śmierci, które niesie, to nasza nowa rzeczywistość. Zapuściliśmy się tam w nadziei na poznanie odpowiedzi. Nigdy nikomu nie udało się powrócić z jego głębin. Taka latająca wyspa jakaś, ale jednocześnie taki, można powiedzieć, że loch. Kychra, idź naprzód, moje dziecko, jesteś najsilniejsza z naszych klanów. Jesteś naszym ostatnim światełkiem. Dostała, zobaczcie, pistolet, można powiedzieć, i katanę? Prawdopodobnie tak ona wygląda. Obyś dokonała niemożliwego i odparła tę mękę. Nasza główna bohaterka, która będzie miała też jeszcze kolegę, pomocnika, takiego małego bocika, który obok niej będzie latał i podpowiadał: ocal nas. Przez teleport widzicie nieznane. Czyli tak jakbyśmy się rzeczywiście przemieszczali po jakiejś takiej wieży. I to jest właśnie ten teleport. Wchodzimy do środka. I tak oto wygląda początek. Wykryto nieprzyjazne środowisko, aktywację protokołów antyzagrożeniowych, zachowaj ostrożność. I teraz tak, widzę, że będziemy przechodzić przez tutorial, bardzo dobrze, przejdźmy przez tutorial, przy okazji razem wspólnie nauczymy się, jak tu się faktycznie gra. Mamy podwójny skok, więc nasza kychra, tak ona się nazywa, potrafi skakać. Nasz bocik tu nam pomaga ze wszystkim, fajne dzwoneczki, można sobie tutaj poklikać. Możemy też podróżować po ścianach, nie spadamy ze ścian. Blokada drzwi w toku. Wykryto nieznane zagrożenie. Zaleca się szybkie użycie siły, by podnieść blokady. Czyli standardowo musimy zniszczyć przeciwników ogólnie, żeby móc otworzyć przejście do kolejnej sali. Naprawdę sposób poruszania się naszej postaci jest tutaj dość wyjątkowy. Jeszcze akurat takiego systemu poruszania się nie widziałem. Ona wygląda, jakby miała wielkie wielkie białe afro, więc tutaj czuję jakiś mały związek z nią. Wrogowie poza zasięgiem, zaleca się użycie zrywu, by dotrzeć do oddalonych celów. Tak jest, mamy tu również zryw. Tak jest, możemy tu szybko się przemieszczać, dzięki temu nawet możemy pokonać wszystkich przeciwników, nawet nie dotykając ich, nie dotykając ziemi. Co jest ciekawe, ostrzeżenie, możliwe zranienie podczas wykonywania zrywu. Wyjście wymaga dalekiego zasięgu, zaleca się połączenie podwójnego skoku ze zrywem. Skok, skok i zryw. W taki sposób można się przemieszczać. Wykryto słabość. Potężne walnięcie będzie wysoce efektywne, gdy zostanie użyte w odpowiednim momencie. Czyli jak będzie wykrzyknik. Jak będzie wykrzyknik i użyjemy, zobaczymy, to wtedy jesteśmy w stanie ogłuszyć przeciwnika, tak? Na tym to polega. Tak? Tak działa ogłuszanie. Tu trzeba naprawdę zmasterować przede wszystkim poruszanie się naszej postaci. Tak, bo to może wyglądać bardzo prosto, ale tu musimy jakby połączyć zryw, który też jest atakiem. W ogóle sposób walki tutaj kojarzy mi się z Katana Zero trochę. Aktywacja uzbrojenia dalekiego zasięgu. Jednostki Buch 32 wystrzeliwują pociski przy użyciu energii. Energia odnawia się wraz z trafieniami ataków użytkownika. Zaleca się walkę w zwarciu w celu odnowienia energii jednostki Buch 32. Czyli jak będę atakował łapą,
co każde uderzenie będę regenerował sobie dodaj energię, którą potem można użyć do strzelania. Uzbrojenie naładowane, pociski dalekiego zasięgu dostępne, buchnij, by szybko usunąć zagrożenie. Także widzicie, tak oto wygląda. Możemy również strzelać, ona będzie się ładować w zależności od tego, jak będziemy sobie to, rzeczywiście będziemy ładować z melee, tak? Tu natomiast często będziemy zdobywać jakieś umiejętności. Kto kroczy przez mękę, powinien obdarowany zostać krwią i nieść jej znak. Krew jest potęgą, szukaj jej mocy. Tak jest, krew jest potęgą, szukaj jej mocy. Tu byśmy zdobyli ogólnie, gdybyśmy pierwszy raz w tę grę grali, po prawej stronie na dole widzicie jest krew. Krew jest walutą w tej grze. A niżej mamy takie kuleczki. Ja to nazywam Dragon Ball, bo się nie wiem, kto się nazywa. Podobnie kolorystycznie do Dragon Balla wygląda. Jedna rzecz, która jest istotna, jest taka, że za ten punkt umiejętności, właśnie tak ja to nazywam punktem też umiejętności, bo te kulki... Wow. Zaraz skończę myśl. Dobra, już. Udało się wygrać. I teraz o co chodzi, ponieważ za te kulki możemy upgrade'ować swoją postać. Ja już pierwszy upgrade zrobiłem w tak zwanym drzewie, którego jeszcze nazwy nie pamiętam, ale zaraz wszystko zobaczycie, bo jak zginę, to do drzewa się od razu przemieszczam. Wykryto zniekształcenia kwantowe, analizowanie. Kwantowość to była świetna w Outer Wilds. Zidentyfikowano postać portal prowadzący na nieznany teren. Możliwe wyjście, aktywacja czujników mapujących. Mamy również, zobaczcie, małą mapkę, którą można podglądać pod selectem. I zobaczcie, tu również mamy ile pięter. Nie wiem, czy po lewej stronie to są piętra, czy nie. Zobaczymy niebawem. Możemy też, patrzcie, podróżować. Tutaj ołtarz krwi jest wszystko opisane. Na tych ołtarzach krwi będziemy... Tak jak mówiłem, że ja zdobyłem tego pypka i dostałem punkt zdolności. Ale to za chwilę. Po prawej stronie mamy również statystyki, które będą zmieniane względem tego, jak będziemy się ulepszać. A po lewej zakładam, że to są jakieś piętra. Ale nie mam pojęcia jeszcze. Wydaje mi się tutaj... Tak jak w grach bywa, no wspinamy się, żeby pokonać jakiegoś wielkiego bossa. Splątane wejście z pierwszym biomem. Pierwszy poziom wygląda jak Deep Nest. Nie Deep Nest. Green... Kurczę, jak w Hollow Knight nazywała się ta zielona kraina? Nie pamiętam niestety. Ale, jedźmy. Teraz to już... Teraz zaczyna się gra prawidłowa, tak? Gra właściwa... Oj, no właśnie, w końcu oberwałem, nie? To w ogóle dziwne było, że do tej pory nie oberwałem nie razu, ale rzeczywiście tak jest. Nie oberwałem nie razu. Zwykle są jakieś... Zauważyłem, że zwykle są... Bywają dwie fale. Rozumiem, że to wrócimy tutaj, okej. Okay. Bardzo fajnie i płynnie porusza się ta postać. To jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna... Bardzo przyjemny efekt. Oj, 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 oj. O, dobra, jest. Też żygają tutaj. Bardzo fajna muzyka też. Muzyka mi się podoba. O, widzicie? Zanim zaatakują, to można ich strzelić. Nie wiem, czy mi się udało trafić. Tak, potężne uderzenie trzeba bić, kiedy wykrzyknik wyskakuje. To trzeba jakoś zmasterować. Także jest to gra skillowa na pewno. Już lekko, widzicie, błyszczy mi ekran, bo już mam 3 obrażenia. HP mam 8, ale na starcie macie 7. Tak jak mówię, pierwszy upgrade, który zrobiłem, to... A, nie mówiłem, jaki upgrade zrobiłem, ale zrobiłem upgrade związany z życiem. Plus 1 do życia. Oż ty. Dobra. Zrobiłem to za późno. Trochę krwi zebrałem, ale widzicie, mam już 3 HP. Więc tutaj w tej grze naprawdę łatwo zginąć. Wierzcie mi na słowo. No chodź. No chodź. Właśnie chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać, ale to było chyba za łatwo, żeby to sprawdzić. O, proszę bardzo. A dostaniesz jeszcze w ten sposób. O! Dobra, zdjąłem go. Trzeba wykorzystywać też to, że mamy strzały. Muszę pamiętać o tym, że możemy strzelać w tej grze, tak? Dobra. Patrzymy na minimapkę też przy okazji. Czy bardzo szybko można poruszać, więc to trzeba po prostu wyczuć. Jak w każdej grze, jak w Dead Cells trzeba było wyczuć, w Celestrze oczywiście było wyczuć, jak się gra. Bardzo mi się też podoba, że ten nie ma ograniczenia tych skoków, które robimy, tych daszy. Co jest na tyle to piękne, że no można daszować ile się chce. Oczywiście jest jakiś cooldown pomiędzy daszami, ale mimo wszystko jest to bardzo fajnie wymyślone. 112 jednostek krwi zebrane. Są przeciwnicy na jednego hita, są przeciwnicy na więcej hitów. Dobra. Bardzo fajnie, bo to trzeba łączyć mechaniki x-owania wszystkich przeciwników, tak? To mi się też kojarzy... Boże, w co myśmy grali w ostatnim sylwestrowym odcinku specjalnym? W Samurai Gun. Też mi się to bardzo kojarzy z Samurai Gunem. Widzicie, teoretycznie
Jeszcze jest jedna sprawa. To, że ja tutaj klikam X, to jest jedno, ale w opcjach, tego co pamiętam, no wybaczcie ten przesunięty font, no ale cóż. Tu mamy też bardzo fajne opcje przystępności. W ogóle zobaczcie przystępność, dostępność. Teoretycznie mogę zmniejszyć nawet tempo gry, jeżeli ktoś chce. Mogę renderować tekst na przykład na zwykły niż pikselowy. Miganie tła przy małej liczbie życia też można wyłączyć, widzicie? Ja to wyłączę, żeby nam nie migało, bo faktycznie myślę, że nie jest to potrzebne. Albo przytrzymaj, by ciąć automatycznie. I teraz to oznacza, że naciskam X, trzymam X i ona nawala trzymaniem. I moim zdaniem to jest spoko, bo palec może się szybko zmęczyć od klikania. Tutaj są bardzo fajne takie pomoce. Po prawej stronie natomiast widzimy prawdopodobnie bossa. Jeszcze mniej wszedłem nigdy, no bo zginąłem wcześniej, zanim doszedłem. Tutaj coś jest. Wow! A to jest chyba jakiś mini boss. Muszę też pamiętać, że ja w końcu... Dobra, w końcu przecież sam... Wyłączyłem przed chwilą. Nie wiem, czy ja przeżyję tego gościa, tylko... Dobra, trzymam X-a. Dobra, udało się. Mega dużo wyleciało z niego rzeczy. Wykryta aktywność sejsmiczną. Pozbycie się zagrożenia może odblokować wyjście. Tajne przejścia? No właśnie, czy są tajne przejścia? Pozbycie się zagrożenia może odblokować wyjście. Co to jest to? Pełna mapa, odkrywa pełną mapę, okej. No tak jak widzicie, The Binding of Isaac też były takie zabawy z mapką, widzicie? I teraz wiemy, gdzie możemy pójść, żeby przede wszystkim dostać się do najważniejszej rzeczy, czyli do tego ołtarza, który daje nam tam bonusy. Jak widzicie, ledwo żyje. I nie wiem, czy przypadkiem to nie jest sklep. Mam wrażenie, że ta kropla krwi to jest sklep. Także, no nie wiem, czy dożyję, zobaczymy, ale zdobyłem, po zabiciu tego gościa, zdobyłem jeden punkt. Te kule zdobyłem, więc zobaczymy, czy uda mi się przeżyć jeszcze tutaj. Teoretycznie, a widzicie, to jeszcze są kolce! Skupiłem się na kolcach i dedłem. Drzewo brzmienia, tak się nazywa to, o właśnie. Drzewo brzmienia, tak się nazywa to miejsce, gdzie upgrade'ujemy swoją postać. Ten poszedł spać, on nam mówił ogólnie tutaj coś pitu pitu, ale użyj ołtarza, więc używam ołtarza. I zobaczcie, to jest to drzewo. I teraz tak, dębowa skóra, to jest coś, co odblokowałem, zwiększa na stałe maksymalną liczbę punktów życia, o jeden. Do tego tworzy falę uderzeniową przy lądowaniu po zrywie, łupnięcie w ziemię. To jest kolejna zdolność, a tutaj natomiast mamy błyskawiczna podróż, czyli umożliwia szybką podróż do każdego odwiedzonego pokoju na mapie. I to jest za cenę jednego, tak? I tutaj to drzewo, widzę, cały czas będzie się rozwijało, tylko teraz pytanie brzmi... No tak, czyli wiadomo, czyli po prostu podczas gry pokonujemy przeciwników, stajemy się coraz potężniejsi i wracamy. Czyli klasyczny, klasyczny po prostu system, jaki znamy z innych roguelike'ów podobnych. Myślę, że podróżowanie tam to mi nie przeszkadza na razie, tworzy falę uderzenia przy lądowaniu po zrywie. Następne będziemy mieli, na stałe zwiększa maksymalną liczbę punktów życia o 2. Także widzicie, to jest dość istotne, bo to od tego życia zależy, czy rzeczywiście... Od życia zależy, czy będziemy żyć. No to jest głupota, co mówię teraz. To nielogiczne, ale... Znaczy logiczne, tylko że no brzmi dziwnie, tak? Ale faktycznie tak jest tutaj. Im więcej życia, tym faktycznie dłużej pożyjemy. Muszę też pamiętać, że mam przecież strzelanie w przeciwników. Nie wiem, czy nie będę musiał zmienić sobie kontrolek trochę, bo mam wrażenie, że ja wolałbym robić... Właśnie, nie mam nic na razie pod lewy trigger. Musiałbym pomyśleć, jak ja sobie to poprzestawiam, ale to myślę, to jest mój problem oczywiście, żeby sobie to poprzestawiać wszystko tak, żeby miał dobre sterowanie, bo jak mam wszystko na lewy trigger i lewy bumper, na razie oczywiście, bo może w przyszłości będę coś robił, na razie nic nie robi. Możemy zobaczyć, jak wygląda ogólnie system sterowania tutaj. I mamy tak, góra, dół, prawo, mamy skok, cięcie, walnięcie, zryw z atakiem, strzał, zablokowanie ruchu i furia, a widzicie? Jeszcze jest coś takiego jak zablokowanie ruchu i furia. Dobra, to nic nie zmieniam. Chociaż wydaje mi się, że zrobię coś innego. Ja sobie tu chyba zamienię strzał. Right bumper. Zryw z atakiem, tak? Wydaje mi się, że zamienię sobie strzał. O tak. Odwrotnie. Będzie mi to bardziej normalnie, bo ja często używam triggera. Wolę triggera używać niż... Tym mogę strzelać w sumie, tak? Dobra. O! Tam miałem kulkę. Dobra, nie zauważyłem tego. Okej. Okay. Teraz muszę się tylko przestawić, że mam tutaj latanie. O! O wiele lepiej to dla mnie funkcjonuje, więc okej. Okay. Muszę tylko się poprzestawać trochę. I to jest właśnie ta... Jak to się nazywa? Ołtarz krwi? I tu możemy wybrać, zobaczcie, tak. Ołtarz krwi, wybierz błogosławieństwo.
Premia parzy. Co? Premia parzy? Ziemia parzy. Co ja w ogóle czytam? Za każdego przeciwnika zabitego bez dotykania ziemi, Kira dostaje plus 10 do obrażeń od miecza. Bieganie po ścianach jest dopuszczalne. Widzicie? 5% więcej obrażeń za każdy brakujący punkt życia. Talizman szczęścia zwiększa szansę wpadnięcia wszelkiego rodzaju przedmiotów po oczyszczeniu pokoju. Chyba wolę to. Chociaż to brzmi całkiem nieźle. To ciekawe, ziemia parzy. Bo w sumie flor i slawa wydaje mi się, tak? Zobaczcie, tam jest taki znacznik, jak to się zaznacza, kiedy jest mokra podłoga, śliska podłoga. Wezmę talizman szczęścia, brzmi dobrze. Więcej bonusów będę zdobywał. I chyba taki jest jeden na pokój. A tak, teraz muszę przypamiętać, że teraz mam pod triggerem. Wow, ale mnie trafił. Skubańcu mały. Dobra. O, i wypadło coś, proszę bardzo. I kebab ze ślimaka. Fuuu, kebab ze ślimaka. To musi być coś niedobrego. Taki glutowaty musi, galaretowaty pewnie. Dobra. Ziup, ziup. Małe robaki jak w nuklearnym tronie. Jakim cudem mnie trafił? No nie wierzę. No skubańce. Dobra, trzeba się wtrybić. Dobrze, damy radę. Dobra, tu już gościa nie ma. Tylko może coś na kolce. Wow. Dobra, troszkę usuniemy tych kolegów. Chciałeś mnie trafić, skubany ty, dziadu mały. Dobra, idziemy, no, wspinamy się. Dobra. Dziab. Dobra, tutaj ogłuszyliśmy gościa. Dobra, i poogłuszany. No na razie zwiedzam, na razie nie widzę tutaj nic. Jeszcze żadnego sklepu. Sklepy są. Tak, to już sprawdzone. Udało mi się na sklep trafić. Bawię się w taką czystkę tutaj niezłą. Dobra, i co dalej? Nie widać sklepu nigdzie. Dobra, dojdziemy dalej zwiedzać. O, tutaj jest boss. I na dole jest jakieś oczko. Dobra, to może być miniboss. Albo jakiś... O właśnie, jest jakiś. Tak, ten sam. Co ciekawe, że ten sam. Wow. Okej. Dobra, dziab. Co ciekawe, możecie też zobaczyć, jak robię z nim teleport. On też będzie się ze mną przesuwał, skubany. Dobra, chyba go ogarnąłem w końcu. I wyleciało coś z niego. Kondensator. Proszę bardzo, przyspiesza czas przeładowania, buch, o 10%, a widzicie? Buch 32 o 10%, dobra. Bierzemy, czas przeładowania. Okej, o 10%, to nie wiem, czy jakieś jest powalające. Mamy napisane, że przeładowanie... Aha, że 10% szybciej prawdopodobnie, tak? Tak mi się wydaje, dobra, to wejdźmy sobie teraz, pójdźmy... O! Otworzyliśmy wejście, rozumiem, czyli tego mini bossa to trzeba pokonać. Chciał, nie chciał, on musi zostać pokonany, żeby móc dalej działać. Tak mi się wydaje przynajmniej. No to tak wyglądało, tak? Dobra. Dziabnięty. Czy tu coś cokolwiek jeszcze jest do zdobycia? Nie. Jestem ciekaw, jak szybko te poziomy przestaną się takie bardziej... Mam wrażenie, że te poziomy mogą stać się szybko... Nie wiem, mogą się znudzić. W sumie po wyglądzie, tak? Wow! Bańczy ty. Trafił mnie taki mały karypel. W ogóle gdzie jest jakieś leczenie? Leczenie by się, kurczę, przydało. Taka rockowa muzyka trochę jest. Dobra, poszło. Idziemy na dół. I dziab. O! Wiedziałem, że mnie tutaj dziabnie. Masz. Żryj to. O, udało mi się go ogłuszyć jeszcze, proszę bardzo. No dobra. Idziemy dalej. A ty! Skubańcu mały. Mogę też takich załatwiać, nie? Teraz niech się ładuje. Wszystko wystrzelałem. Może to jest też jest jakiś sposób, tak? Z drugiej strony też za bardzo skupiam się na tym strzelaniu, zamiast po prostu robić swoje. Wow!
Za dużo ich tu! Ale to jest państwo. Czekajcie, mam jeden HP mam. To jest... Czemu z nic nie wyskakuje z tych przeciwników? Dobra, ale chyba przeżyję, dożyję do sklepu. Tak, dożyłem do sklepu. Huh, co możemy teraz kupić? Kryształowe serce zwiększa maksymalną punktów życia o 2. 350, nie stać mnie. Karabin maszynowy, automatyczny i szybki z zauważalnym odrzutem. No i zobaczcie, no brakuje mi dosłownie troszeczkę tej krwi, żeby mieć podwójnie dodatkowe naboje. Zwiększa magazynek o 20%. Okej, okay. Ale tutaj byłoby pięknie zwiększyć sobie jeszcze życie o 2. Ale niestety, nie stać mnie na to. Mogę jedynie kupić karabin maszynowy. Możemy kupić, zobaczyć, co dodaj. O, patrzcie. Zupełnie inny. O, okej. Okay. Dobra, zupełnie inny, zupełnie inna zabawka. Hehehe. To się nagadał? Dobra, to teraz co? No jak widzimy po mapce... A, w sumie nie będzie jakieś takie dalekie, ale widzę, że podróżowanie też by się przydało. Zdecydowanie, szczególnie, że po tej rozgrywce będziemy mogli sobie tutaj spokojnie... Co mnie zjadło? No nie, no zwykły, najprostszy robak mnie sponiewierał. No to jest już szczyt szczytów. Ale dobrze, bierzemy jeszcze oczywiście życie, a tu mamy co? Tu dwa są potrzebne. Pozwala rozpocząć mękę ze znacznie mocniejszym rewolwerem Buch 32. Okej. Okay. Potężniejszy. No dobra, ale na razie widzę, że jakby rozwój jest... rozwój w tej grze wygląda dość... Można powiedzieć liniowo. Kto będzie chciał wziąć teleportowanie się po pomieszczeniach, skoro może sobie za tę samą cenę wziąć więcej HP? Tych HP jest dość istotne. Czołowale, bo to każdy może zadać ci obrażenie. Wow! No właśnie. Na początku te małe gnidy trzeba. O, pięknie. I spaniewieramy. Dobrze. Bo każde HP tu trzeba dbać. Widzicie, mamy teraz 10 HP, więc jest spoko. Dobra, leci. Wow, i od razu został w łeb. Bardzo dobrze. Jeszcze widać, że... No, ta kurczę. No nie. Niech cię szlak. Jak mnie, kurczę, sponiewierała, no? A to może jest jakieś przejście? Może to jeszcze są jakieś tak tajne, sekretne miejsca, które można... odwiedzić. Czyli ja strzelam tą nową bronią w sumie. Ale co teraz zrobiłem w jajku? Dobra. Coś dostaliśmy. Kunai! O! Ale jakie to jest ciekawe. W ogóle widzicie, że to kunai jest bardzo podobne do tego z Dead Cells, ale chciałbym zauważyć, że tego samego dnia, czyli też 6 lutego, wyszła gra kunai o tym samym tytule, co ten przedmiot. Może będę miał okazję sprawdzić kunai. Zwiększa obrażenie od miecza o 5%. Dobrze. Może być. Oj, świetnie, bo akurat dotarliśmy do ważnego miejsca. Dostaliśmy tutaj tak, teraz co mamy tu? Talizman szczęścia, oto znamy, zwiększenie obrażenia wyższego przedmiotu po oczyszczeniu pokoju. 5% zniżki w sklepie za brakujące punkty życia, maksymalnie 50%. O! Nieźle. Wrogowie są ogłuszeni 50% dłużej, 25% w przypadku bossów i otrzymują 10% więcej obrażeń w czasie ogłuszenia. Też całkiem niezłe. Padnięcie wszelkiego rodzaju przedmiotów po oczyszczeniu pokoju. Znaczy ten talizman jakoś nie działał poprzednio, nie? Możemy wziąć coś innego. W sumie to też jest niezłe. Im więcej mam stracony... Czyli teraz mam zniżkę maksymalnie 50%, tak? 5% za każde brakujące życie. Wychodzi na to, że mam 15% zniżki w sklepie już teraz, ponieważ ledwo żyję. Co jest ciekawą opcją. Wrogowie są ogłuszeni. A weźmy to, to może być fajne. Wezmę to. Przecież ogłuszeni wrogowie też byli całkiem nieźli. Dłuższe ogłuszenie wrogów. Okej, okay, widzę, że arena... Wow! Jest zawsze taka sama. Ojoj, dwa razy dostałem, skubany. Dobra, większa tanioszka. A masz. Masz w łeb, dziadu. Ups. Dobra. Jeszcze żyję. Już nie. Okej, okay. No znowu kunai? O proszę bardzo. Dwa razy kunai nam się wylosowało. W porządeczku, okej. Okay. Ale już pół HP zeszło. Także trzeba uważać. Bardzo tutaj, co widzę w tej grze, że bardzo tu się dużo
człowiek, kurczę, przerzuca pomiędzy różnymi rzeczami. O, kebab ze ślimaka, nie było lepszego żarcia? W sensie, bardzo szybko się przemieszcza pomiędzy... Kurna, no nie wierzę, no. Bardzo szybko postać po prostu przemieszcza się pomiędzy poszczególnymi przeciwnikami, o. Chyba to jest w ogóle ta moja nowa zdolność, tak? Chciałem uciec od tego. Muszę uważać, 3 HP. No widzicie, całkiem ostro mnie jedzie. A wiecie co, może zobaczymy chociaż bossa, co? Gdzie jest jakieś wyjście do bossa? Bym chociaż zobaczył, jak ten boss wygląda, nie? Byłoby miło. Dobra. Okej, gdzie mamy przejście? No mam przejście w górę. Ale... Wow. Dobra. Kurna! Jak mnie to wszystko jedzie tutaj? Już, pokrzyk. No nie! Ja pierniczę. Dobra, muszę przyznać szczerze, że rzeczywiście bardzo szybko i bardzo łatwo tutaj zginąć jest. Trzeba nauczyć się po prostu umijać te wszystkie zabawki. Dobra, weźmy sobie błyskawiczną podróż, niech będzie. Do tego mamy combo. O! Tworzy licznik combo odzwierciedlający szybkość i zróżnicowanie ataków. Im wyższy licznik, tym więcej kropli. Po otrzymaniu uderzenia licznik zmniejsza się o połowę. O! Też bardzo fajne, widzicie, taki mini tutorial dodali. No dobra, kurczę. Okej. Próbujemy, bo przecież musimy w końcu zdjąć tego pierwszego bossa. To nie może być tak, że nie zdajemy go ani razu. Szczególnie zapominam też o tym, że mogę strzelać. Tak, skupiam się bardzo mocno na... No nie. Czasami po prostu mam wrażenie, że aż nie widać, co się dzieje. Już 2 HP straciłem, nawet nie zdążyłem użyć tego bonusu, co dawał mi za... Co dostawałem za iku, najfajniej rozwinięte było, tu proszę. Dobra, zniszczmy te rakietnice. O, i kunai znowu wyleciało. Widzę, że trzeci raz z rzędu wylatuje nam kunai. Ciekawe, czy można zwiększyć liczbę pojawiających się fajnych rzeczy tutaj, czy jednak nie. Dziap. Ło. Gościu. Nie wiem, czy to dasz. Zastanawiam się w sumie, czy dasz... Kurde, co jest grane? Czy dasz powoduje, że nie dostaję obrażeń? Ciężko powiedzieć. Chyba jednak dasz nie ratuje mnie od obrażeń. To mnie ugryzło naprawdę. Ja pierniczę, najbardziej podstawowa rzecz mnie ugryzła. O! Jakiś nowy przeciwnik. Tam są kolce. Nie zauważyłem tego kompletnie. Ja pierniczę, jak ja dostaję w pierdziel. Jaki ja dostaję w pierdziel. To jest wręcz niesamowite. To jeszcze nawet nie są podstawowi przeciwnicy. Znaczy nie są jacyś wykrzyni przeciwnicy. Mam wyjście do bossa. No muszę powiedzieć, że rzeczywiście rozpierdziel jest. A masz łeb. Nie trafiłem go. Okej. Ale zawsze mogę to też ładować. Wow. Ups. Chciałem uciec. No powiem wam szczerze, znowu jeden HP, nie? Tak szybko tu pójdzie, widzę. Zabawa. Bardzo szybko zginąć jest i bardzo łatwo. Ale też bardzo można szybko zauważyć, niestety, ale powtarzające się wyglądy pokoi, nie? Widać. O, mamy bossa. O, pytanie brzmi, czy przeżyje, mini bossa, przepraszam. Czy przeżyje walkę z nim? Biorąc pod uwagę, że... No właśnie, strzelił we mnie zanim zdążyłem go dziabnąć. Zdążę go zabić zanim. Okej. Czyli rzeczywiście nie jest prosto, ale mi się wydaje dlatego, że muszę zmasterować sterowanie. Bo ja czasami się łapię na tym, że na przykład pod B robię, chcę robić dasha, a nie robię. Także jeszcze do tego mam cały czas strzelanie jeszcze tym moim... No. Strzelanie cały czas moim... Nie da się uciec za łatwo i 3 HP stracę, ja pierniczę. 4 HP, 5 HP. Dobra, moi drodzy, 5 HP w jednym pomieszczeniu. Jak można być taką lamą? 5 HP w jednym pomieszczeniu. A mi się na tego gościa udawało przecież już ciapnąć bez najmniejszego problemu.
Może teraz się uda w ogóle bez obrażeń, zaraz zobaczymy. Na razie spoko. Już mniej spoko. Dobra, teraz się już udało. Okej, super. I poszła ta kuleczka i mamy kebaba ze ślimaka, co prawda jest to bardzo mało. Jak na moje potrzeby, co to za kebab, kebab ze ślimaka to niewiele daje. No ale cóż zrobić. Teraz tak, no właśnie, te pociski, no dasz, jak, no dasz nie ratuje od pocisków, to na pewno. Może w przyszłości będzie, ciężko powiedzieć. Co to jakieś, kurde, jakieś muszyska tam jeszcze, ujo! Ten kot jeszcze mi wybuchł na twarzy. Jak tak można? Idziemy w jakiś upgrade. 3 HP, o matko, co za lama. Co my tu mamy? Miłosierny sklep, mamy też talizman szczęścia, mamy twarda skóra. Zwiększa maksymalny punkt o 33%, chyba mi się bardziej by przydało, nie? Macie z drugiej strony, o teraz by było wszystko tanio w sklepie. Bardzo tanio. Zwiększam o 33 punkty życia. Proszę bardzo. Już mam ich więcej. Wszystko na punkty życia. Dobra. Pięknie. Udało się go tutaj. Muszę widzieć, jak będę widział po prostu ten wykrzyknik, to muszę automatycznie jakoś starać się włączać super uderzenie. Dobra. O, coś tu mamy nowego. Co to jest? Dodatkowe naboje. Zwiększa magazynek o 10%. Okej. A, może być. 5 HP. Dobra. Co, gościu, chcesz się odezwać w ogóle nawet? Zostałeś pojechany po prostu w tym momencie. Pojechany. Gdzie jest oczko? Bo ja chcę zobaczyć chociaż jak boss wygląda. Miło by było chociaż bossa zobaczyć, nie? Wow! Mogę użyć oczywiście zdolności. Fuck! Trzeba go rzeczywiście ogłuszać, bo jesteśmy wtedy mocno w dupce, jeżeli go nie ogłuszymy. I mamy co? Serce! Zwiększa maksymalną punktów życia o 1. Bardzo dobrze. Też życie to jest główną walutą. A zobaczmy teraz, jak wygląda takie przeniesienie. Mogę się przenieść tutaj? Szybka podróż? Okej, jest. No myśmy w ogóle już pokonali przecież oczko, więc teraz gdzie jest boss? Jest boss. Idziemy sprawdzić. Nie będziemy wchodzić do sklepu, co prawda, ale zobaczymy chociaż jak boss wygląda. Zobaczmy. Ło! Sędzia kamięśniak? Co to jest za nazwę? Jak mam się przed tym chronić? Ciężko powiedzieć, może jakieś, jest jego sweet spot jakiś. O kurcze. No, powiem szczerze. No, powiem szczerze, że wyłapanie i zrozumienie, co tam się dzieje przy takim potężnym rozpierdzielu na ekranie, ciężko jest w ogóle znaleźć się w tej dziczy, tak? A spróbuję jeszcze raz, o to trochę przyspieszę. Na dzień dobry znalazłem patelnię, zwiększa obrażenia zadawane ogłuszonym przeciwnikom o 5%. Patelnia! W tej grze jest patelnia! Niesamowite. To podoba mi się. To już propsy na pewno duże ode mnie, skoro jest patelnia. To się na to szynie by się spodobało. Zdecydowanie. Dotarłem do sklepikarza mając 2 HP zaledwie. Także fajnie jest, nie? 184 mam. Nie zdobyłem nawet jeszcze upgrade. Zobaczymy, czy ja nie przypadkiem dostanę jakiegoś pomocnika. Może tu znajdę jakąś fajny upgrade, jak tylko uda mi się. Dobra, zobaczymy. Turbo łup, sędziowie upuszczają więcej przedmiotów, w tym przynajmniej jeden leczniczy. Sędziowie. Okej. Okay. Rdzeń fuzyjny, buch 32 powoli ładuje się automatycznie. I 5... O, wiecie co? Wezmę sobie to. Skoro mam taką zniżkę, teraz... Ja mam dużo oberwałem, więc zobaczcie, wszystko teraz jest po niższych cenach. Przywraca jeden punkt życia i przeładowuje bucha. Okej, okay, a tu mamy, odkrywa całą mapę. Ja sobie wezmę to. Co prawda 1 HP i przeładowanie mamy, okej. Okay. Ale to na razie tyle. W razie czego będę mógł jeszcze tu wrócić. Tak? Na dole mamy minibossa, tu wszystko poodkrywane. Właśnie, na dole mamy sędziego, to się nazywa
Chyba to się nazywa po prostu tutaj, po lewej stronie, dalej mamy sędziego. To się chyba nazywa sędziego. Sędzia w takim wypadku. Ten nasz tutaj kolega. Teraz tutaj patrzy. Chociaż też, szczerze mówiąc, sędzia to był tamten bossu, moim zdaniem. Może dochodziło jednak o bossa głównego, bo to raczej nie jest sędzia. Mi się wydaje. Nie ma swojej nazwy, nie? Nie ma też żadnego besteriusza, nie zauważyłem jeszcze w tej grze, więc nie wiem, jak on dokładnie może się nazywać. Dobra. Ale wyleciał kebab ze ślimaka, to jest 4 HP, także już lepiej. Udało nam się strząsnąć, tylko teraz tak. Dobra, udało się pobić, ale teraz tak, no wiadomo, że zdobywam cały czas wszystko pięknie, tylko... Pytanie brzmi, czy lepiej iść do bossa już teraz, czy jednak zawalczyć z tymi draniami i najpierw ich wszystkich wykończyć? Nie ma stania tutaj. O Jesus, to był błąd w takim wypadku. Kurczę. No sami widzicie, tak? Jakby człowiek myśli, że jest w stanie trochę więcej ugrać. A to jednak niekoniecznie, prawda? No, niekoniecznie. W ogóle jak wygląda sprawa? Tutaj jest boss gdzieś. Dobra, to przeniesiemy się do tego bossa. No to prawda, mam 2 HP, więc pewnie długo nie pożyję. Nie mam nawet jak zregenerować tego HP, niestety. Ale się wystrzelałem. Aha, dostałem już... To dopiero była szybka walka z bossem, moi drodzy. To było cudne. Ale mam 2 ulepszenia. Mogę wybrać sobie albo combo więcej krwi, albo mękę, zadaćmy się, może wezmę sobie jednak to. Odblokujemy sobie kombosy tutaj. Zabójcze kombo, zabijanie wrogów liczy się podwójnie do bieżącego kombo. Okej, spróbuję raz jeszcze, a co? Już na samym początku znalazłem ołtarz krwi i mam tak, zdobyczna broń, losowa broń się po oczyszczeniu pojawia, większa szansa i turbo łup. Sędziowie wypuszczają więcej przedmiotów, w tym przynajmniej jeden leczniczy. Sędziowie, tak? Dobra, weźmy sobie talizman szczęścia, niech będzie. Powiem wam tak, pierwsze moje przemyślenie już po tych kilku minutach gry, kilkudziesięciu minutach gry, wygląda na pierwszy rzut oka na grę bardzo, ale to bardzo powtarzalną, w sensie ginie się tutaj tak często, że cały czas teoretycznie ja widzę to samo, nie? Nie wiem, czy macie takie podobne wrażenie, że naprawdę tutaj, kurczę, cały czas czuję, że jestem w tym samym miejscu. Biorąc pod uwagę, że ginie się bardzo szybko, ciężko też czasami rozpoznać, co się dzieje na tym ekranie. Trzeba rozpracować może jakoś bardziej te mechaniki tutaj, ale... Szczególnie rozpieprzu, ale no, nie jestem w stanie w ogóle nawet przedostać się... Czasami potrafię na jednym głupim miejscu stracić 5 HP. Teoretycznie kompletnie nie używam... Muszę powiedzieć szczerze, że teoretycznie nie używam tutaj, praktycznie nie używam, tylko tutaj teraz używam skoków, tak? To nie używam. Dobra, kombos się zapisał. Widzę, że kombos będzie cały czas rósł, ale to też zachęca bardziej do nieobrywania znowu. Tutaj trochę fartownie mi się udało ominąć to. Dobra. Kombo cały czas się ładuje, ale widać, że ono będzie powoli spadało. 1-4, dobra, nie podbiliśmy go wyżej. Czyli cały czas podbijanie combo będzie mogło spowodować, że będziemy więcej tego zbierać. 350 nas to kosztuje tutaj, przyspiesza czas i... Strzelba, automatyczna, zabójcza na krótki zasięg. Możemy sobie kupić strzelbę, oczywiście jak zbierzemy na to hajs, czyli no, żeby mieć dużo krwi, to trzeba łazić i cały czas te... Pokoje, które też bardzo szybko moim zdaniem zaczynają się... Auć. Pokoje zaczynają się bardzo szybko powtarzać. Ja cały czas czuję, że już widziałem chyba... Nie wiem, czy widziałem wszystkie, ale no tak wygląda, jakbym rzeczywiście wszystko już widział, nie? Więc... Dobra, mamy coś ze ślimaka, więc bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę, że mam ten talizman, to jakoś tak czuję, że jest lepiej, bo jest szansa na to, że cały czas będę dostał jakieś żarcie z tego wszystkiego. Wow! Chciałem uciec właśnie. Żryj to. Dobra, okej, okay, lecimy. To będzie już moja ostatnia próba prawdopodobnie. Jestem ciekawy, czy jestem w stanie jakoś tutaj... Wow. Niech to szlak, właśnie nie chciałem dostawać. Ach, no widzicie, czyli nie można się przedostawać przez te pociski. No czasami naprawdę, no czuję, że dla mnie to rzeczywiście dużym wyzwaniem jest to, żeby po prostu zobaczyć, gdzie ja w ogóle jestem, tak? Co się w ogóle dzieje.
Teraz pytanie, czy będę chciał z tego zrobić jakąś na dłuższą serię? Pewnie nie. Pewnie jest to gra bardziej pod streamy w razie czego. Do pooglądania sobie... Myślę wspólnie. O! Dziwne jajko. 2 punkty życia. Widzicie? Talizman chyba jest najbardziej tutaj sensowną rzeczą. Tak na razie widzę. Bo myślę, że po tym odcinku widać wszystko, tak? Więc może jeszcze zrobię ten odcinek na zasadzie zobaczenia... Wow, kolce. Zobaczenia, co się zmieni. Tak, ja kompletnie też nie strzelam, tak? To trzeba też zauważyć, że ja kompletnie jakby nie strzelam tą moją bronią. Bo po prostu tego jest tak dużo tutaj, tak dużo się dzieje, że ja kompletnie jakby... Używanie tej broni jest dla mnie trochę kontr... Że nie intuicyjne, ale takie kompletnie to jest zbędne. Czyli ja nie jestem w stanie ogarnąć, co tu się dzieje na ekranie, a jeszcze muszę pamiętać o tym, że mamy coś takiego jak broń strzelecka, tak? To jest... Znaczy, ja jestem też graczem, który lubi na przykład proste sterowanie. Na przykład Dead Cells lubię, bo w Dead Cells można naprawdę sobie to ograniczyć do używania, powiedzmy, ataków. Nie trzeba brać tych umiejek, ale to lewy trigger, prawy trigger, koniec. A tutaj dużo tego jest, a do tego jeszcze potem dojdzie jakaś furia. Zresztą widzieliśmy jakieś takie jeszcze blokowanie pocisków. Także no właśnie, tego jeszcze trochę będzie. No zobaczymy. Gra się dopiero rozwija, tak? Więc może jakoś będą w stanie trochę jakby zniwelować ten... Kurde. Jakoś zniwelować może będą w stanie twórcy ten efekt, to poczucie, że to już było. Wszystko jest takie samo, nie? Co, zobaczcie, ja nie jestem w stanie... Wydaje mi się, że... No właśnie, nawet nie doszedłem do bossa, tak? Szybko ginę. Mega, mega, mega szybko ginę. Wydaje mi się, że to wystarczy mi chyba na dzisiaj. Nawet nie doszedłem do oka. Nie wiem, czy to oko było chyba, ale nie pokonałem go, nie zdobyłem kulki. Więc tak wygląda, moi drodzy, Scourgebringer. Wydaje mi się, że na... Wystarczy mi to na te dzisiejsze spotkanie. Widzicie, że walki są mega szybkie. Gameplaye, w sensie rozgrywka jest mega wartka, taka pełna akcji. Ale myślę, że na razie zrobię z tego po prostu 2 odcinki, tak żeby mieć po prostu wgląd jeszcze może w ten dalszy etap, zobaczyć, pokonać, może uda się coś rozwinąć tę naszą postać, żeby w przyszłości po prostu pokonać tego bossa i zobaczyć, jak wygląda drugi biom, czy drugie piętro. A tymczasem, jak wam się podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Tak właśnie prezentuje się Scourgebringer, a ja żegnam się z wami, Wielka Piona, i do zobaczyska już wkrótce. Cześć!